Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Podstaw do wzoru P równa się 6 i R równa się 2. Oblicz S. I mamy pierwszy wzór. S równa się P do kwadratu przez R. Zamiast P na górze wstawiamy 6, bo P to jest 6. Więc 6 do kwadratu przez R, a R to jest 2. Obliczamy licznik, czyli 6 razy 6 to jest 36, przez 2 to będzie 18. Dalej, zamiast P w liczniku wstawiamy 6, zamiast R w mianowniku wstawiamy 2, 2 minus 1, więc 6 przepisuję, 2 odjąć 1 to jest 1, 6 przez 1 to będzie 6. Tutaj mamy dwa nawiasy, więc musimy zastosować kolejność działań i mamy w pierwszym nawiasie P, czyli 6, odjąć 1, razy zamiast R w drugim nawiasie wpisuję dwójkę, dodać 2. Ile to wyjdzie? Pierwszy nawias to jest 5 razy, drugi nawias to jest 4, więc 5 razy 4 to jest 20. Kolejny przykład. Kreska ułamkowa. Na górze zamiast P wstawiam 6, więc 6 odjąć 2. Na dole 2 plus 2, bo R to jest 2. Obliczamy górę i dół. 6 minus 2 to jest 4. A 2 plus 2 to jest też 4. 4 podzielić na 4 to jest 1. Kolejny przykład. P do kwadratu, czyli 6 do kwadratu odjąć 1 przez 2 plus 15, bo za R wstawiłam dwójkę. No i ile to wyjdzie? 6 razy 6 to jest 36, odjąć 2 to mamy 34. 2 plus 15 to jest 17. 34 podzielić na 17 to jest 2 całe. To są 2 całe. I kolejny przykład. 2 razy i zamiast P wstawiam 6. 6 odjąć 6. Więc mamy 2 razy 0, to będzie po prostu 0. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.